dobry, Marlena Siok, Mazowsze, wiadomości z regionu. A oto co dziś w programie. Zdolna młodzież z subregionu radomskiego doceniona. Nowe oblicze krzywej hali w Ciechanowie. Czkawka w radomskiej elektrowni. Są pieniądze dla mazowieckich strażaków. To już 11. edycja programów stypendialnych dla mazowieckiej młodzieży. W tym roku szkolnym wsparcie w ramach obydwu projektów Mazowsze stypendia dla uczniów szkół zawodowych oraz Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Najlepsza inwestycja w człowieka otrzyma w sumie 994 najzdolniejszych uczniów z Mazowsza. Ponad 200 uczniów z subregionu radomskiego znalazło się w gronie laureatów programów stypendialnych realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Mimo młodego wieku są bardzo dojrzali i odważni, a ich osiągnięcia imponujące. To 11. edycja przede wszystkim i bardzo cieszy fakt, że 204 uczniów ponad 900 na Mazowszu to uczniowie, którzy otrzymują wsparcie 500 zł w miesiącu przez 12 miesięcy. No to uczniowie szkół subregionu radomskiego, to świadczy o tym, że nasze szkolnictwo zawodowe jest na wysokim poziomie, że zachowaliśmy te podwaliny, aby odbudowywać, aby budować w dalszym ciągu szkolnictwo zawodowe, dualne. To się dzieje i Radom, ziemia radomska jest tego świetnym przykładem. W ramach programów przyznawane są stypendia dla uczniów ze szkół zawodowych oraz dla uczniów szczególnie uzdolnionych klas 7 i klas 8 szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących. W tym roku wsparcie w ramach obydwu projektów otrzymało blisko 1000 uczniów, w tym 204 z subregionu radomskiego. 97 stypendystów to uczniowie szkół zawodowych. Według mnie nie było ciężko, ponieważ trzeba było na pewno mieć wysoką średnią, jakieś wyniki szczególne, jakieś konkursy i tak dalej. Już jest to trzecie moje stypendium marszałka województwa. Pierwsze uzyskałem, kiedy byłem w pierwszej gimnazjum, a drugie w trzeciej gimnazjum. Ze względu na to, że nie jest to moje już pierwsze stypendium, to na pewno przeznaczę to na kursy doszkalające w kierunku mojego rozwoju przyszłego, z czym wiąże swoją pracę. Marzy mi się praca w jakiejś firmie programowania. Myślę o kursach krajowych głównie, ale także języka angielskiego, który mi pozwoli przyswoić język. Największą liczbą stypendystów może pochwalić się zespół szkół elektronicznych w Radomiu. Stypendium marszałka otrzymało aż 32 uczniów. Do końca nie wiem jeszcze, w jakim zawodzie się odnajdę, ale na pewno będzie to zawód właśnie, w którym będę prawdopodobnie konstruował różnego typu mechanizmy, urządzenia części lub projektował po prostu układy elektryczne bądź elektroniczne. Pieniądze przeznaczę na laptopa oraz na kurs językowy, żeby zdać kolejny kurs językowy z języka angielskiego. A laptop będzie mi potrzebny do tego, żeby rozwijać moją pasję, czyli programowanie, tworzenie różnego typu symulacji, projektowanie różnych części lub też układów elektrycznych bądź elektronicznych. Mazowsze od lat wspiera młodzież wyróżniającą się ponadprzeciętnymi wynikami w nauce. Do tej pory w ramach programów stypendialnych samorząd województwa mazowieckiego wsparł w sumie ponad 8600 uczniów, a na stypendia przeznaczył ponad 41 milionów złotych. Krzywa hala w Ciechanowie już gotowa. Miasto zakończyło modernizację budynku, który zyskał teraz nowe funkcje. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego inwestycja otrzymała wsparcie w wysokości blisko 5,5 miliona złotych. Prace budowlane dobiegły końca. Krzywa hala na osiedlu Bloki w Ciechanowie została wyremontowana. Z zewnątrz zyskała nowy dach i elewację. Zmodernizowano również jej wnętrza. Budynek został zaaranżowany pod nowe funkcje użytkowe. Będzie to kolejne miejsce spotkań i kolejny punkt na kulturalnej i edukacyjnej mapie miasta. Krzywa hala od wielu lat czekała na proces modernizacyjny, na to, żeby zmieniła się zarówno zewnątrz, jak i wewnątrz, i to się udało. W krzywej hali, która jest obiektem wybudowanym przez okupanta, przez Niemców, teraz będą funkcjonowały nowe elementy życia społeczno-edukacyjnego w naszym mieście. Już wcześniej była tu zlokalizowana biblioteka i ona dzisiaj wznawia swoją działalność. Natomiast będzie też placówka wsparcia dziennego, będzie klub integracji społecznej, klub seniora, więc przestrzenie od tego najmniejszego do tego najstarszego. Chcemy łączyć pokolenia i taki też jest cel, rola edukacyjno-kulturalna tej przestrzeni.
Miasto na rewitalizację obiektu pozyskało ponad 5 milionów złotych dofinansowania unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Krzywa Hala jako, można powiedzieć, jeden z elementów szerszego projektu, czyli modernizacji i wkładu samorządu województwa w pasaż imieniem Marii Konopnickiej i część dzielnicy Bloki w Ciechanowie, plus Krzywa Hala, w której jesteśmy, która jest właściwie już zaadoptowana do funkcji edukacyjno-kulturalnych dla dzieci, ale myślę, że nie tylko. Całościowy koszt całej inwestycji to 9,6 miliona złotych. W tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, czyli ze środków unijnych, których dysponentem jest samorząd województwa, to 7,7 miliona, a sama Krzywa Hala to ponad 5 milionów złotych. Pomieszczenia na parterze zaadaptowane zostały do pełnienia nowych funkcji. W budynku teraz będzie funkcjonowała placówka wsparcia dziennego, klub osiedlowy, klub integracji oraz miejska biblioteka publiczna. Myślę, że bardzo potrzebna była ta inwestycja. Sam budynek nabrał z zewnątrz już bardzo miłego wyglądu, a wewnątrz jeszcze więcej atrakcji, jest dużo książek, biblioteka ma zupełnie inny, nowy wygląd, mnóstwo fajnych zajęć. Myślę, że bardzo fajne miejsce i zarówno dorosły, jak i dziecko znajdą tutaj coś dla siebie. Obiekt bardzo piękny, sądzę, że i przydatny dla miasta Ciechanowa, dla dzieci przede wszystkim, które to może w końcu będą więcej zaglądać właśnie do bibliotek, a nie tylko do, powiedzmy, urządzeń medialnych. No i myślę, że będą czerpały z tego wiele korzyści. No a dla nas dorosłych też na pewno się przyda. Także bardzo jestem zadowolona. Jestem tu, że tak powiem, po raz pierwszy po właśnie wykonanym remoncie. No i budynek wygląda wspaniale. Krzywa Hala zbudowana została w latach 1942-1943. Budynek miał stanowić jedną z pierzei Nowego Miasta. Współcześnie obiekt był w złym stanie technicznym. Wymagał natychmiastowych prac renowacyjnych i modernizacyjnych. Znaczną powierzchnię parteru zajmuje miejska biblioteka publiczna. Kondygnacje wraz z poddaszem natomiast zajmują lokale mieszkalne. Do 15 marca 2020 roku w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu oglądać można wystawę grupy artystycznej Łódź Kaliska zatytułowaną Czkawka. To pierwsza wystawa zorganizowana w elektrowni w tym roku, łącząca dwa wyjątkowe jubileusze. Czkawka to tytuł wystawy grupy Łódź Kaliska, którą właśnie otwarto w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Ekspozycja w elektrowni to najszersza prezentacja dorobku Łodzi Kaliskiej w ramach obchodu jubileuszu 40-lecia istnienia grupy. Formacja, choć powstała przez przypadek i w atmosferze skandalu, działa nieprzerwanie od 1979 roku w niemal niezmienionym składzie. Dobrze się składa, że pierwsza wystawa tegoroczna Łódź Kaliska prezentuje swoje prace. Oni mają 40 lat pracy twórczej w niezmienionym składzie. Działają od 1979 roku, a my mamy znowu 15 lat istnienia Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej. Dwa jubileusze w jednym. Jest sporo prac, jeśli chodzi o Łódź Kaliską. Są to fotografie i prace najnowsze, jak również prace z lat 70. przedstawiające różne historie, których Łódź Kaliska jakby dotyka, czyli neguje czy prześmiewa elementy malarstwa, sztuki, bo z tego są znani, robią performance'y czy pastisze, pokazując czy wyśmiewając artystów, malarstwo, szczególnie malarstwo europejskie. I tu można zobaczyć. Obok najnowszych prac zaprezentowane zostały fotografie, obiekty artystyczne oraz filmy z lat 70. z okresu działalności na Strychu, czyli niezależnej galerii, pracowni i atelier w jednym, mieszczącej się na Strychu kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, plenerów w Miastku i Osiekach oraz prywatnych plenerów w Teofilowie. Wystawa składa się z trzech części: Wolność bitwy, bitwy i bitewki oraz Naród trwa.
Wystawę możemy oglądać do 15 marca, także jest trochę czasu, żeby zobaczyć to, co jest prezentowane. Zachęcam osoby dorosłe do przyjścia i zobaczenia tej wystawy. Przewrotność, prowokacja, neodadaizm, postfuturystyczna antymuzealność czy neoawangarda to określenia nieodłącznie związane z działalnością Łodzi Kaliskiej. Ta najbardziej prześmiewcza w polskiej sztuce formacja artystyczna, krytykowana przez oficjalnych krytyków, a czasem ośmieszana przez kolegów po fachu, wywoływała i nadal wywołuje skrajne emocje, od wykluczenia po entuzjazm. Warto przekonać się jednak osobiście. Prac jest naprawdę wiele i trzeba oglądać je uważnie, łączyć z tytułami i datą powstania. Czkawka to sztuka prowokacji, kontrowersji i ironii, która rzeczywiście odbija się szerokim echem. Na Mazowszu funkcjonuje około 2000 jednostek ochotniczych straży pożarnych. W ich szeregach służą druhowie przeszkoleni z zakresu ratownictwa drogowego oraz medycznego. To oni najczęściej jako pierwsi przyjeżdżają na miejsce zdarzenia, niosąc pomoc poszkodowanym w wypadkach czy klęskach żywiołowych. Ich praca nie byłaby możliwa bez odpowiedniego wyposażenia. Dlatego samorząd Mazowsza po raz kolejny uruchamia programy wsparcia dla mazowieckich strażaków. Specjalistyczne samochody, sprzęt do ratowania medycznego i drogowego czy remonty strażnic to inwestycje, które po raz kolejny będą możliwe dzięki wsparciu samorządu Mazowsza. Trwa nabór wniosków na realizację zadań w ramach programów OSP 2020 oraz Mazowieckie Strażnice OSP 2020. Do rozdysponowania jest w sumie 11 milionów złotych. Druhny i druhowie z Mazowsza, jest szansa pozyskać poważne wsparcie dla zakupu sprzętu strażackiego do 100 tysięcy na lekkie i średnie samochody, ale też na inny sprzęt strażacki. Mamy też program wsparcia dla rewitalizacji, odnowienia, modernizacji strażnic. Tutaj można otrzymać do 20 tysięcy. I tak z puli tej 8 milionów złotych zostało zabezpieczone na zakup nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych, nowego sprzętu specjalistycznego oraz środków ochrony strażaka. Wsparciem mogą być objęte jednostki OSP wpisane do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz te, które pretendują do spełnienia warunków włączenia do tego systemu. Jeśli chodzi o modernizację strażnic OSP, samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na ten cel 3 miliony złotych. Termin składania wniosków upływa 14 lutego. Zapraszamy również na nasze strony internetowe mazowia.pl. Tam znajdziecie szczegóły. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej może złożyć wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Maksymalna kwota dofinansowania na remont strażnic wynosi do 20 tysięcy złotych. Na zakup wozów strażackich nawet 100 tysięcy złotych. Samorząd gminy lub miasta może ubiegać się o wsparcie tylko dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Ostateczny termin składania wniosków upływa 14 lutego 2020 roku. To wszystko, co przygotowaliśmy. Zapraszam na kolejny program Mazowsze – Wiadomości z regionu.